Zapraszamy Jolantę Golianek do nas. A o wręczenie statuetki prosimy pana Andrzeja Gelberga, przewodniczącego Rady Fundacji PZU. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Również gratulujemy serdecznie i zapraszamy do mikrofonu. Wow, powiem. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie, bo jako pierwsza osoba w Polsce pokazuję, jak wygląda ciało osoby poparzonej. Ale chcę też odczarować nasze społeczeństwo, że nie jesteśmy straszni, że nie zarażamy, bo często to słyszymy, że można od nas się zarazić. Nie jesteśmy często wpuszczani na baseny, bo musimy wchodzić w takim specjalnym ubranku. Więc chcę pokazać i pokonać te bariery, że jesteśmy tak samo takimi ludźmi, jak każdy z nas na ulicy i mamy takie same prawa do nauki, do pracy, by być szczęśliwym. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, wszystkim znajomym. Gdybym miała wszystkim podziękować, to pewnie byśmy tutaj posiedzieli do jutra. Więc dziękuję naprawdę wszystkim z góry. No i zapraszam, jak w Warszawie będzie wystawa Kobieta z bliznami. Wstęp jest darmowy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki nagrodzie Człowiek bez barier, którą otrzymałam w zeszłym roku, dostałam ogromne wsparcie od pierwszej damy. Od tamtej pory sporo osób do mnie się odzywało, ale także i lekarze zaczęli do mnie pisać, bo lekarze też w większości nie wiedzieli, że jest taka osoba jak ja i że jestem w stanie pomóc innym osobom po oparzeniu, jeżeli opuszczą klinikę. Wystawa Kobieta z bliznami przedstawia zwykłą kobietę, taką jak mnie, która ma bliznę na ciele po oparzeniu. Chcę uświadomić społeczeństwo, że są takie osoby w Polsce, że jest ogromny problem, żebyście nas szanowali, akceptowali, mieli do nas szacunek, empatię, żebyście nas nie odrzucali, żebyście do nas się normalnie zwracali, a nie z litości czy z jakichś innych powódek, które macie. Zdjęcia robił mój kolega Mirek, uchwycił to, co ja chciałam, tak? Czyli przede wszystkim, żeby pokazał moje blizny, moje przykurcze, moją laseroterapię, moją presoterapię, czyli to tak zwane ubranko uciskowe, które musimy nosić 2 lata, 23 godziny, zdejmuje się to tylko na czas kąpieli. Wystawę można obejrzeć w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 na pierwszym piętrze po prawej stronie.